Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie. Byłam po raz pierwszy chyba od pół roku w Biedronce, bo dawno tam nie chodziłam i zrobiłam zakupy takie jak tutaj widzicie. Nawet sobie podpisałam ceny, żeby tak cały czas nie patrzeć do paragonu. Tak więc pokażę Wam, co ciekawego kupiłam. A więc 4 razy skyr, 2 z mango i marakują, i 2 truskawkowe, i 1 skyr. Teraz w Biedronce kosztuje 2,94. Śmietana z piątnicy 18%, 2,59. Tutaj jest porcja rosołowa z kaczki 8,66 za 867 gramów. Makaron taki rosołowy do brusia 2,18. Tutaj połówka ananasa 5,77, połówka melona 7,41, syrop klonowy bio 18,99. Tutaj jeszcze kawa rozpuszczalna Nescafe, krema 28,99. Mleko z mlekowity normalnie kosztowało 4,29, ale był rabat 30 groszy i zapłaciłam 3,99. Baza taka kolorowa w takim ładnym odcieniu różu Niuki 9,99. Dezodorant z Adidasa, ten mój ulubiony owocowy 19,99. Makaron, takie jak widzicie, świderki 3,99. Wkładki higieniczne z powłoczką w 100% z organicznej bawełny za 40 wkładek 8,99. Podpaski Bella Nanot 7,49. Bardzo fajne prześcieradła były z gumką. Satynowe z mikrowłókna, to jest rozmiar 160x200, 29,99, w takim kolorze jak tutaj widzicie. Chyba nie mówiłam o herbacie zielonej cytrynowej, 2,99 jedna, ja kupiłam dwie. Cukier trzcinowy 5,99, miks sałat z burakiem 4,79. No i słuchajcie, była książka ostatnia już, Książę Harry, ten drugi. Polowałam na nią, nawet nie wiedziałam, że jest w Biedronce i ją kupiłam, bo ja uwielbiam takie książki właśnie biograficzne, a ta historia Harry'ego mnie bardzo zaciekawiła. No i słuchajcie, winogrona, normalnie za takie dwie kiście winogron zapłaciłabym 10,38, ale był rabat 4,41 zł, więc zapłaciłam 5,97 zł. I miałam tu jeszcze lody Banty. O Jezu, jakie pyszne te lody są, mówię Wam. 4 są w pudełku, tak, 4. I za te lody dałam 11,99 zł, ale ich tutaj nie przyniosłam, tylko od razu wsadziłam do zamrażalnika, bo wiadomo, chwilę musiałam iść do domu i bałam się, że mi się rozpuszczą. I za te wszystkie zakupy ogólnie miałam rabatu 22,99 zł.